synek, a ty wyjmij śmieci dzisiaj, dobra? Jezu, mama, wolne mam, no. No, o jedną rzecz cię proszę przecież. I talerze z pokoju wynieś do mycia. I co jeszcze? Może mam jeszcze zmywarkę nastawić, co? Wy mnie tutaj traktujecie jak jakiegoś współczesnego niewolnika, no. Mam tego dość, wiesz? Aria, tata mówi, że jeszcze kury trzeba nakarmić. Poczekaj, najpierw muszę przy krowach skończyć. No, potem jedziemy do miasta, musimy kupić na targu paszę i jeszcze do tartaku po drewno. I coś jeszcze trzeba zrobić? Potem to już nic. Czyli w sumie luźny dzień się dzisiaj zapowiada. Chyba nawet zdążę tak załatać. Jestem. Podjechał pod złą klatkę. Z nimi tu tak zawsze. Co nam wziąłeś? Uwaga. Puuu! Tortilla z kurczakiem. Przepyszna. Jedną? Ty no, 38 zł plus dostawa. A, dobra, to jasne, rozumiem. No to co to? Na trzy dzielimy. Na trzy, no. Tylko wrzucę ją na chwilę do mikrofali. Bo już jest zimne. Kuraka wreszcie! Kiedy próbuję, ale uciekają! Masło już się smaży, potrzebujemy tych jaj! No dobra, no cholerstwo. Jak któraś natychmiast mi nie da jaja, to dzisiaj idzie na rosół! A, i do młyna jeszcze skocz, bo trzeba chleb zrobić, a piec już się grzeje! Ej! Hania robi dzisiaj imprezę! Spoko! Ale sprawdź, jaki tam dojazd jest do niej. A, dobra. Nie. Co jest? No najpierw trzy przystanki tramwajem, metro i jeszcze autobus. Jezu, to niezła przeprawa. A, to nie jest najgorsze, słuchajcie. To co jeszcze? No, od przystanku do jej bloku jest 7 minut na piechotę. O nie, nie ma takiej opcji, żeby mnie tyle szło. Bezki to ja tak samo. No to co? Zamówimy Uberkę. No trzeba olej mieć, olej po prostu. Tak. Dawaj szybciej, może jeszcze zdążymy. Już nie mam siły. Stara, biegniemy raptem 2 godziny, a musimy zdążyć na imieniny Piotra w remizie. Kurde, był już. Za ile kolejne? Za 6 godzin. To co, czekamy? No co ty, chłopaki zaraz będą wracali z bronowania traktorami, to nas wezmą. No dobra, trzymaj. Nie będziemy przecież jeździć na czarną ziemią. Ty to masz łeb. Widać, że córka sołtysa. A jak? O, jakie plany na dzisiaj? A, słuchaj, zaczniemy od lunchu. Proponuję manekina. Tak się składa, że mam tam złotą kartę, dlatego nie będziemy stali w kolejce. Potem wybierzemy się do escape roomu na 23 piętrze. No, a tak na dobrą puentę wszystkiego proponuję argentyńskie steki. Może będzie Ania, może będzie Lewy, może Peszkin. A? Proszę pana, a może kwiaty dla pięknej kobiety? A jak najbardziej. A po ile są te cudeńka? A po 40 zł sztuka. 40? Dobrze, zobaczymy ile. No. To ja 3 bym poprosił. I reszty nie trzeba, proszę sobie zachować. O, dziękuję bardzo, co za hojność. 3. Słabo trochę, ale wiedziałam, że ten wieczór kiepsko się zaczyna. A... Jakby co, to teraz po 50 zł sztuka. No takie życie. Daleko jeszcze? To ci jeszcze chwilę będzie, no. Zmachałem się specjalnie dla nas, zobaczysz zaraz. Okay. Chwileczkę, już prawie jesteśmy. Okay. O, uwaga. Jejku, Piotr, ty to sam przygotowałeś? No jak? No wszystko dla ciebie. Tylko na muchy musisz uważać, jak mnie urąbały 2 dzisiaj. Daj spokój. Jejku, naprawdę, czy mogę w to uwierzyć? A to nie wszystko. Jak już zjemy, zabieram cię na kombajna ojca. Naprawdę? Trzeba gnojowe do sołtysa zawieźć. A ja nie mam kierowcy. Ja? Ty. O mój Boże, to jest najpiękniejszy dzień mojego życia. Totalnie. Taki baczność. Paliwo nam się kończy.
Zaraz będziemy lecieć na oparach. No nie, ale co my teraz zrobimy? Przecież najbliższy sklep to jest... Ja w sumie nawet nie wiem gdzie. Sprawdzimy to. Najbliższy sklep jest... Boże kochany, to jest 800 metrów! Wiecie, może nie warto... Ej, nie poddawajmy się, tak? Według mnie powinna pojechać jedna osoba i tak straci resztę wieczoru, ale reszta się pobawi. No dobra, no to gramy papierkami i nożyce, ten kto przegra idzie na hulajnodze. Okej, niech będzie. Dobra, no to żegnaj ekipo, widzimy się za 7 minut. Już za nią tęsknię. Kto to był? Nie wiem, nie pamiętam imienia. A na następny odpust to bierzemy Konrada. Ej, nie chcę nam psuć imprezy, ale chyba nam przyjdzie siedzieć o suchym pysku. Nie ma opcji, ja zaraz skoczę do wioski obok i wszystko nam załatwię. Daleko to? Z jakieś 10 km, no to ile mi to zajdzie? Półtorej godziny? Spoko. To dawajcie się wszyscy śmigniemy na piechtaka do sklepu i wrócimy akurat na gwiazdy. No i to jest myśl. Panie, musi pan od samego rana borować? Przy pani, jest kwarans po 10:00. Ale ja chcę odpocząć, raz w życiu chociaż się wyspać. Jeżeli pani nie podoba się życie w mieście, to może powinna pani się na wieś wyprowadzić. Wie pan co, ja nie podałam kredyt na pół życia, żeby jechać kury karmić. Przy pani, budynek to jest przestrzeń wspólna, a i współżycie sąsiedzkie powinno być oparte na wzajemnym szacunku i równouprawnieniu. Nawet wtedy, kiedy... Pani, co pani? No tak jak pan powiedział, szacunek i równouprawnienie. Ja wiertarki nie mam, to pan teraz też nie. A szacunku do pana nigdy nie miałam, więc od pana względem siebie też nie potrzebuję. Miłego dnia. Codziennie o 6:00 to samo. Co zamówiliście? Wegańskiego hot doga z polewą czekoladową. Nice, ja belgijskie frytki z kalmaru. Wow, mega! No, ja słuchajcie, pierożki na parze z wołowiną Wagyu. A wzięliście coś do picia może? Nie, nie miałam już kasy. U mnie też zero, kurde. No, ja generalnie potem idę na zmywak, bo stać mnie było na jednego pierożka. A też macie odbiór za 2 godziny? No. Ja mam akurat za 3, ale luź, no nie musicie na mnie czekać, jakby przyzwyczaiłem się. Długo jeszcze, Piotr? Już 10 minut czekam na tą kiełbasę. No bo jak ma być dobrze zrobione, to trzeba poczekać. Oj. Piotr! Już dobra, daj spokój, dam ci moją. Trzymaj. A w ogóle to tak sami będziemy tu siedzieć? No, dziewczyny nie zdążyły na PKS-a, a następne mają za tydzień, więc tak, sami. Ty, ale to... Kto to wszystko zje?